Radio Wnet, www.wnet.fm. Polonia ze Stanów Zjednoczonych mówi, że sprawa wokół pomnika Katyńskiego w mieście Jersey naprzeciwko wieżowców Manhattanu ma odwrócić naszą uwagę od ustawy S-447 i skierować ten wysiłek Polonii na coś, co jest tutaj łatwo do złapania, łatwe do ogarnięcia, a żeby Polacy mieszkający w Ameryce przestali zajmować się właśnie tą ustawą. Taka teoria spiskowa się pojawiła. No to rzeczywiście, teoria jest przedziwna, bo właściwie co ma Polonia amerykańska do ustawy 447? Ustawa 447 dotyczy Polski, ewentualnego zwrotu mienia bezspadkowego przez Polskę, a nie przez Amerykę i nie przez Polonię. Obywatelami Stanów Zjednoczonych i jako obywatele mogą legislację swoich przedstawicieli zablokować. No my jesteśmy tutaj przedmiotem, nie podmiotem. No tak, oczywiście jakiś związek zapewne jest, natomiast ja bym tego nie przeceniał. Polonia amerykańska protestowała przeciwko ustawie 447 i wbrew różnym dziwnym twierdzeniom, nawet dzisiaj w różnych mediach słyszę, że Polonia amerykańska nic nie robi. Mamy problem z pomnikiem w Jersey City, a tu jest jakaś bierność z tej strony. To jest nieprawda. Polonia amerykańska jednoczy się wokół tej kwestii. Polonia zajmująca się sprawą i Katynia, i Smoleńska, szereg organizacji będzie występowało przeciwko demontażowi, przeniesieniu tego pomnika. A mnie bardziej jeszcze drażni, mówiąc prawdę, łączenie tej kwestii z ustawą i OIPN. Co ma piernik do wiatraka? Szereg komentatorów u nas, prawda, mądrzy się, że przeniesienie pomnika przez burmistrza wynika z ustawy IPN-owskiej. No, drodzy Państwo, trzeba zachować jakąś odrobinę zdrowego rozsądku. Pan burmistrz zapewne nie zna tej ustawy IPN-owskiej, nie wie zapewne, co to jest Instytut Pamięci Narodowej, więc nie dajmy się zwariować. Jeżeli w ogóle szukać jakichś związków, to ja bym powiedział całkowicie inaczej. Ta zadyma wokół pomnika wynika z wieloletnich i PRL-owskich, i post-PRL-owskich zaniechań w sferze promocji polskiej historii, w sprawie odkłamywania polskiej historii. I winny temu, że burmistrz, lewak, komunista ze skrajnego skrzydła liberałów, prawda, u demokratów, chce teraz ten pomnik przenieść, wynika nie z żadnej ustawy o IPN-ie, o której, jak powtórzę, zapewne w ogóle nie wie, nie słyszał, nie czytał, ale wynika z książek Jana Tomasza Grossa, z postawy Adama Michnika, z filmu Ida, z publikacji w New York Times, prawda? To jest właśnie ta promocja pogardy wobec polskiej historii i to jest pokłosie, nawiązując jeszcze do jednego tytułu, pokłosie właśnie tej pedagogiki wstydu, a nie ustawy IPN-owskiej. To wejdę jest totalna bzdura. Czego nie wolno w tym radiu robić, ale się poświęcę. Otóż w majowym kurierze Wnet, który Państwo możecie już nabyć drogą kupna w kioskach oraz u nas w redakcji, jest tekst Krzysztofa Skowrońskiego, który mówi o roku 2000 i swojej rozmowie nieprzypadkowej, jak się okazało, z jednym z przedstawicieli Światowego Kongresu Żydów. I on, ten pan w tej rozmowie przedstawił właśnie oczekiwanie, by to polskie władze przyznały się, że są odpowiedzialne za zorganizowanie Holokaustu, czego kolejną konsekwencją będą żądania zwrotu majątków osób, które w Holokauście zginęły. No bo skoro nasze państwo było za to odpowiedzialne, to powinno za to zapłacić. I ta narracja nie pojawiła się wczoraj i wygląda na to, że bardzo skutecznie, przynajmniej w ostatnich miesiącach, jest
prowadzone. I tu mamy związek oczywisty między ustawą 447, a właśnie próbami demontażu pomnika w Jersey City. No bo z jednej strony, jeżeli się Polaków przedstawia i sami, podobno Polacy tak to robią, bo Gross jest uważany za Polaka, no ja jego polskość trochę powątpiewam jednak, przynajmniej nie chodzi mi o genetyczną, prawda, polskość, tylko chodzi mi o polskość, którą opisuje, prawda? Czy człowiek, który czuje się Polakiem, myśli po polsku w ten sposób, nigdy by nie kłamał. No jest szereg właśnie takich podobnego typu twórców, fantastów, ale niestety ich właśnie dzieła się przebijają na świecie i zapewne przypadek. Burmistrz mógł czytać właśnie książkę Grossa i oglądać Idę, prawda? W przeciwieństwie do tego, Tomasz, że nie czytał ustawy o IPN-ie. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych pisał zupełnie normalne książki historyczne o Polsce, po czym się okazało, że rynek jest na inną publicystykę. No właśnie, no niestety to są dotacje, prawda, duże pieniądze i Gross widać stwierdził, że musi sobie postawić willę, to może kupić jacht, nowe, prawda, a za to, czym się zajmował, tego sobie nie postawi. Jesteśmy w sytuacji, którą wiele osób przewidywało już u fundamentów reduty dobrego imienia była właśnie obawa przed taką sytuacją. Ja szczerze mówiąc nie sądziłem wtedy, że na naszych oczach zrealizują się te zagrożenia wizerunkowe wobec Polski. Tymczasem od przynajmniej 11 listopada 2017 roku widzimy stałą kadencję. Co miesiąc coś, co miesiąc atak w jakąś polską legendę, w jakąś polską historię i moim zdaniem niedostateczny odpowiedź polskich władz na tego typu działania. No to jest oczywiście kwestia względna, prawda? Ja jeszcze bym wrócił do poprzedniego wątku. Jaki ma związek ustawa 447 teraz z pomnikiem Jersey City? Otóż ma kolosalny, bo jeżeli się przedstawia jak Polaków jako morderców, zbrodniarzy, przestępców, gwałcicieli, antysemitów, no to z jednej strony trzeba od nich oczywiście ten majątek, prawda, wydobyć, nawet bezspadkowy, no co jest rzeczywiście już daleko posuniętą hucpą, ale też nie stawia się pomników, prawda, Polakom, by nie upamiętnia się polskiej historii. Jeżeli te pomniki stoją, to trzeba te pomniki oczywiście teraz likwidować, no bo ten zadźgany żołnierz polski, to zapewne był mordercą, antysemitą i zasłużył na taki los. Natomiast właśnie, czy reakcja jest polskich władz jest wystarczająca, czy nie? No niektórzy powiedzą, że jest za mocna, prawda? Są pretensje do pana marszałka Karczewskiego, że on w ogóle się zabrał za sprawę, że w ogóle odpowiedział burmistrzowi. No odpowiedział, ponieważ pytał go dziennikarz, no więc trudno by było, żeby człowiek zajmujący się sprawami Polonii, prawda, marszałek Sejmu i Senatu, przepraszam, i Senat in gremio ma w swoich kompetencjach sprawy polonijne, no więc on jest osobą, która się powinna wypowiadać na ten temat. Są pretensje, że prezydent Duda się wypowiedział też na ten temat. Prawda? No więc wszystko zależy. I tak niedobrze są pretensje znowu wobec Polskiej Fundacji Narodowej. Z tego co wiem, to Polska Fundacja Narodowa prowadzi szereg różnych działań. Nie wszystkie są, nie o wszystkich mówi, nie wszystkie są prawda, w świetle fleszy, ale swoje robią. No to jest po prostu lobbying, prawda, polityczny, historyczny, bo tym się powinna zajmować. I mówiąc prawdę, mam pewne wątpliwości, czy gdyby Polska Fundacja Narodowa teraz weszła w tę kwestię, jako jednak dosyć istotna polska instytucja, czy znowu by ktoś nie powiedział, że najpierw marszałek Karczewski, potem prezydent, teraz instytucja, jakieś lokalne sprawy, prawda, Pcimia tamtejszego, czyli Jersey. Prawda? No tak, ale jest to miejsce, w którym jeszcze na początku lat 90. mieszkało około 100 tysięcy etnicznych Polaków. Teraz ta liczba zmniejszyła się do około 20 tysięcy. Pojawiły się nowe narodowości. Myślę, że trzeba tą sytuację rozgrywać i na przykład wczoraj panowało przynajmniej w polskim internecie takie wzburzenie moralne, że Hindusi pod tym pomnikiem zorganizowali jakąś imprezę i posypywali się farbkami. To podobno burmistrz to w ogóle nie wiem, czy zorganizował, czy zezwolił na to, przynajmniej. Może. Rzeczywiście
oczywiście te pląsy wokół tak, ale... zamordowanego polskiego oficera były przerażające. Znaczy mnie to zniesmaczyło dosyć potężnie. Ale reakcja była tego typu chyba zaplanowana, bo jeżeli atakują nas w sposób zorganizowany, to są to ludzie, którzy mają reakcje psychologiczne uwzględnione, a trzeba było zareagować w moim przekonaniu tak, powiedzieć, patrzcie, to jest miejsce w tym mieście ważne dla wielu narodowości. Nic nie przeszkadza, żeby tego typu rzeczy tutaj były, a uderzyć wręcz do właśnie przedstawicieli narodowości azjatyckich czy innych. Powiedz, słuchajcie, musimy mieć wspólny front, to jest tutaj polski pomnik, ale jeżeli stanie jakiś hinduski, to my go też będziemy bronić. A skąd wasza pewność, że nie pojawi się jakiś kolejny fulop za 10 lat, który będzie wasze tutaj pomniki niszczył? No więc właśnie, można tylko dodać, no, czy wyobrażają sobie państwo na przykład taki taniec, taką imprezę wokół jakiegoś pomnika żydowskiego, prawda, upamiętniającego Armii ludobójstwo, no nie, ludobójstwo Niemców dokonanych, dokonano, ludobójstwo dokonane przez Niemców na Żydach, prawda, gdzieś w Ameryce, czy w Nowym Jorku, nie wyobrażam sobie takiej imprezy, były protesty. Ale też w Warszawie na przykład. Czy wyobrażają sobie państwo taką imprezę na przykład gdzieś przy Muzeum POLIN, prawda? No jednak nie, prawda? Są miejsca święte, przy których należy zachować powagę, skupienie i to miejsce w Jersey City do nich właśnie należy, prawda? To jest pomnik poświęcony naszej wielkiej tragedii, którą my chcemy się podzielić ze światem i byłoby fatalnie, gdyby ten pomnik został skasowany, ponieważ to jest jeden z nielicznych właśnie opowiadających prawdę o naszej historii na zewnątrz, za granicą. Ale już powiedziałeś, dlaczego ten pomnik tam nie może stać. Spójrzmy jeszcze na Polskę. Nowa książka Piotra Zychowicza, odkłamująca albo znajdująca łamiąca kolejne tabu, mianowicie Skazy na pancerzach, czarne karty epopei żołnierzy wyklętych. Sam tytuł już nawiązuje do na przykład do takich publikacji jak Sąsiedzi czy Strach. Dlaczego, prawda, na pancerzach? Boimy, może miało być skazy, na straszne, tutaj, straszne rzeczy w ogóle jakieś. Ja przeczytałem tę książkę. Publicznie się raczej staram nie wypowiadać na ten temat ze względu na jakieś tam, prawda, koleżeństwo środowiskowe, ale nie ukrywam też, że ta książka mi się bardzo nie podoba. Uważam, że jest napisana pod tezę bardzo mocno, dlatego te skojarzenia z Grossem, prawda, czy z Grabowskim, żeby udowodnić, prawda, coś, no to wszystko można udowodnić, dobierając odpowiednie argumenty i ta książka tak właśnie wygląda. Ja nie chcę jej promować, oczywiście, ale ona wygląda tak, że każda z opisanych osób ma tam swój, prawda, rozdział i to nie jest tak, że jest opowiadana cała historia pełna danego żołnierza, na przykład Zygmunta Szyndzielarza Łupaszki, wybitnego polskiego zagończyka, majora Wojska Polskiego, tylko jest krótki wstęp, prawda, a urodził się, żył, walczył i potem już jest szukanie haków, prawda, przez cały rozdział to jest szukanie haków na tę osobę i tak wygląda każdy z tych podsumujmy rozdziałów. Podsumujmy tę rozmowę w ten sposób, że w 2012 roku Piotr Zychowicz napisał książkę Ribbentrop-Beck, w którym opowiadał, jak to czytałem. Byłoby świetnie, jakbyśmy poszli z Niemcami na Rosję. Całkowite science fiction, ale podobno znakomicie udokumentowane. Dopiero w tym roku Piotr Gontarczyk napisał książkę, która się z tym rozprawia punkt po punkcie. Zajęło 6 lat napisanie takiej książki, ale widząc tutaj publicystyczną wenę Piotra Zychowicza, możemy założyć, że również Piotr Gontarczyk będzie miał co robić. Może, no oczywiście to są różne metody. To nie Gontarczyk napisał. Odpowiedzi na tego typu publikacje, no jednak w dużej mierze fantastyczne. Myślę, że talent Piotrka Zychowicza właśnie w kierunku fantastyki coraz bardziej się rozwija. Ja powiem państwu tak, że no, gdyby Polska poszła z Niemcami przeciwko Rosji, dopiero teraz by się działo. Proszę zauważyć, już teraz przecież nie współpracując z Hitlerem, jesteśmy o to oskarżani, prawda? Przepraszam bardzo, Piotr
Gursztyn. Piotr Gursztyn. No, Piotr Gursztyn. Oczywiście, Piotr Gursztyn, głowy, tak. Nawet jakiś fragment wywiadu był gdzieś, prawda, na pewnym portalu prawicowym też. Piotrek Gontarczyk też się rozprawia z takimi, prawda, historiami. A już teraz nam zarzucają, prawda, różni kłamcy, że współpracowaliśmy z Niemcami, prawda? Współpracowaliśmy oczywiście przy mordowaniu Żydów. Co by było, gdybyśmy naprawdę poszli z tymi Niemcami, to wtedy suchej nitki by na nas nie zostawili. Być może Polska w ogóle by nie istniała, prawda? Nie byłoby naszego majątku, no bo już byśmy musieli płacić za tę współpracę. Albo byśmy Imperium Niemieckiego i moglibyśmy paść kozy na Kaukazie, albo na Uralu, albo mielibyśmy województwo warszawskie jako takie królestwo kongresowe, kolejną wersję po wielkim zwycięstwie. Książki są bardzo niebezpieczne tego typu, ja bym przestrzegał przed takim pisarstwem. Ale można znaleźć kraj i miejsce, gdzie są bardzo ciepło przyjmowane i nie jest to Polska. A Gazeta Wyborcza też się zachwyciła w dużej mierze publikacją Piotra Zychowicza. I tu kończymy rozmowę z Tadeuszem Płużańskim. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Radio Wnet, www.wnet.fm